Welcome home, good hunter. What is it you desire? Witam Was w kolejnym odcinku z serii Blood Bowl Lore. Dziś zajmiemy się tematem Ligi, Konfederacji i Plugastwa. Życzę miłego oglądania. W świecie Bloodborne napotkać możemy dwa typy przeciwników: bestię i stworzenia rodu. Bestie reprezentują ludzi przemienionych w potwory na skutek plagi i skażenia starą krwią. Ród natomiast są to istoty wyniesione i zjednoczone z kosmosem na skutek oczyszczenia krwi ze skażenia. Czy jednak to wszystko? W Yharnam możemy napotkać wzmianki o czymś jeszcze, niejako czającym się za rogiem, jednak wciąż nieuchwytnym. By poznać ten trzeci byt, posłużmy się historią Waltra, zjadacza bestii i jego lidze konfederatów. Po raz pierwszy Waltra spotykamy w zakazanym lesie, gdy w trakcie naszej wędrówki uda nam się odblokować jeden ze skrótów. Ah, a new face, are you? And an accomplished hunter. Would appear. I am Volta, master of the League. Members of the League cleanse the streets of all the filth that spread about during the hunt. Like any half-decent hunter ought to, you know? Haven't you seen enough of these wretched beasts, freakish slugs and mad doctors? Sentence these fiends to death with the help of your League Confederates. What do you say? Why not join the League? Yes, I suppose I should not force your will. But you are a hunter, and we'll see soon enough that on a night of the hunt, no, on any night, nothing out there deserves to live. Well then, you've seen enough out there. You fancy joining the ranks of the League? Yes, as a hunter well should. Commit this to heart. Our own Carol Rune, symbol of the League. The night brims with defiled scum and is permeated by their rotten stench. Just think, now you're all set to hunt and kill to your heart's content. Hunt in cooperation with your fellows, your League Confederates. Now, there is one thing you must know. By the oath of the League, those who bear its rune will see vermin. Vermin writhe deep within all filth and are the root of man's impurity. All vermin are to be crushed. The League exists to expunge all vermin, ridding us of any trace of human corruption. And so, until we are rid of all vermin, you must continue to hunt and kill. This bloody fate is ours alone. Do not expect the world to grasp our work. But remember, the Confederates will always have my blessing. And each other. Always. Waltr ubrany jest w strój konstabla, z którego możemy dowiedzieć się nieco więcej o jego pochodzeniu. Dawno, dawno temu grupa konstabli z dalekich krain ścigała bestie aż do Yharnam. Takie właśnie mieli mundury. Bestia zgładziła konstabli. Przeżył tylko jeden, który z kolei pożarł bestię w jednym kawałku. Całkiem sam. Powyższa baśń należy do yharnańskiego kanonu, zawierającego wiele nawiązań do nadętych, nietolerancyjnych przybyszy z dalekich krain, którzy cierpią męki z powodu swojej ignorancji. Dzięki tym legendom krew smakuje słodyczą.
Nieco więcej informacji odnośnie czasu, w jakim to mogło się zdarzyć, daje nam broń, której używa Vart. Wnioskując z używanej przez niego broni, wydaje się, że Liga pojawiła się w historii Jarnam gdzieś między kuźnią Germana a początkami kuźni Ludwiga. Waltr używa bowiem broni beczek z prochem, wirującej piły, co znajduje potwierdzenie również w opisie samej broni. Wróćmy jednak na chwilę do opisu nakrycia konstabla. Według tego opisu Waltr był członkiem trupy łowców pochodzących z zewnątrz Jarnam, którzy jednak, tropiąc bestie, dotarli do bram miasta. Niestety zostali tam zgładzeni, oprócz naszego bohatera. Niemniej jednak z opisu można wywnioskować, iż dopuścił on się pewnego nieprawego aktu skonsumowania bestii. Przez co, o czym dowiadujemy się później z opisu runy, został on obdarzony runą nieczystości. Runa Karyla, opisująca nieludzkie dźwięki. Runa ta, odkryta w trzewiach zakazanego pożeracza bestii, symbolizuje nieczystość, przyrzeczenie Ligi. Z opisu nakrycia głowy naszego mistrza dowiadujemy się, że sam Waltr nie posiadał już umiejętności dostrzegania plugastw. Jego nakrycie głowy natomiast posiada tylko jeden otwór, przez który mógł patrzeć. Wydaje się, że samo wystawienie się na widok plugastw jest w stanie zaszkodzić obserwatorowi, co zdaje się potwierdzać, jeśli poszukamy innych osób powiązanych z Ligą, natomiast sama konstrukcja hełmu może świadczyć o tym, że mistrzowie Ligi zdawali sobie z tego sprawę. Jedną z postaci, o której wiemy, że była również członkiem Ligi, jest Yamamura Wędrowiec. Niestety opis jego stroju wskazuje na smutne zakończenie jego łowów. Wejrzenie bowiem w głąb plugastwa spowodowało u niego obłęd. Samego Yamamurę możemy spotkać uwięzionego w więzieniu wewnątrz snu tropiciela, majaczącego coś do siebie w przerwach między uderzeniem głową w ścianę. Shrouded by night, but with steady stride. Colored by blood, but always clear of mind. Drowned under the church. Beasts are a curse, and the curse is a shackle. Only ye are the true blades of the church. W Bloodborne są jeszcze dwie postaci, które potrafią dostrzec plugastwo. Nigdzie natomiast nie jest wyjaśnione, czy dar ten posiedli dzięki przyłączeniu się do Ligi. W historii braci Madara możemy wnioskować, iż zamieszkiwali oni zakazany las, gdzie zostali wychowani przez węża, któremu następnie dostarczali truchła bestii, by karmić tego węża. Wykonywali oni również polowania, dzięki którym mogli dostarczać upolowane bestie mieszkańcom wioski w zakazanym lesie, które z uwagi na bliskość do Bergenwerf prawdopodobnie stawały się obiektami badań tamtejszych naukowców. Czy ich umiejętności dostrzegania plugastw wywodziły się z Ligi? Czy może posiedli oni ją przez spożycie mięsa bestii? Tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że dostrzegli oni plugastwo w wężu, który ich wychował, oraz w samych sobie, co doprowadziło ich do obłędu. Wiemy na pewno, że młodszy brat zabił starszego na skutek tego obłędu. Czym w takim razie są te plugastwa? Tak naprawdę w świecie Jarnam nie znajdziemy ostatecznej odpowiedzi. Tak jak wspomniałem na początku, w grze możemy zadawać pewien dodatkowy damage stworzeniom rodu i bestiom. Są natomiast pewne potwory, na które nie wpływa żaden bonus. Głównie są to stworzenia zamieszkujące koszmary, pijawki, bestie wysysające krew czy crawlery. Czy plugastwa są zatem przejawem koszmarów? Być może to one zapoczątkowały chorobę, która spustoszyła stary Jarnam. Te pytania póki co pozostają bez odpowiedzi. Napiszcie proszę w komentarzu, co o tym myślicie i jakie są wasze interpretacje.
Tymczasem życzę Wam udanych łowów i do zobaczenia o świcie. Very good. You've crushed some vermin. I'm the master of the League, I can see it in your eyes. I'm pleased. This makes you a true fellow of the League. A confederate. You will be welcomed as a true confederate. Go forth with renewed vigor. In short time, you will see how the mission takes hold of one's spirits. Hello, Confederate. Your eyes say all. You've crushed vermin time and time again. You've seen the filth that varnishes the world of man. Yet, you are unbroken. You've the eyes of a hunter. You have blessed the League with your presence. This was my last, most pressing task. My confederate, promise me you'll crush all vermin to rid us of our impurities for the sake of our fellows, all blood-stained hunters of the League. And so, the hunt begins again.